Dzień dobry, Agnieszka Baran. Oglądają Państwo wiadomości telewizji Imperium dostępnej w sieci kablowej Imperium Telekom. W tym wydaniu wakacje z piłką, ale także ze Strażą Miejską oraz krócej na bramkach, czyli pozytywne zmiany po akcji samorządu i operatora technologicznego systemu Viator. Zapraszam na serwis. Wakacje, nadmiar czasu wolnego sprzyja nierozsądnym pomysłom, które niestety inicjują nieszczęśliwe wypadki, dlatego też strażnicy miejscy rozpoczęli akcję Bezpieczne Wakacje, w ramach której podejmą szereg działań o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym. Gliwiccy strażnicy będą spotykać się z dziećmi i młodzieżą podczas półkolonii, uczulając ich na czyhające w okresie letnim zagrożenia. Ponadto przedstawiciele straży w towarzystwie ratowników będą edukować młode pokolenie wypoczywające m.in. na kąpielisku w Czechowicach, jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą. Piękna pogoda zachęca do wycieczek rowerowych czy przemieszczania się po mieście tym środkiem transportu, który czasem trzeba gdzieś zaparkować. Jeśli mamy akurat pecha i nasze zapięcie okazało się dla złodzieja zbyt łatwe do rozpracowania, a nasz jednoślad zniknął, nie wszystko stracone. Takimi sprawami zajmują się też policjanci. Jeżeli nie było świadków zdarzenia, to można skorzystać z monitoringu. Nagranie z kamer z dnia 3 czerwca z kampusu Politechniki Śląskiej opublikowali właśnie funkcjonariusze z Trójki, którzy poszukują mężczyznę podejrzanego o kradzież roweru. Policjanci gwarantują anonimowość wszystkim informującym. Można się z nimi skontaktować telefonicznie i mailowo. W gliwickim magistracie podsumowano akcję popularyzowania wśród gliwiczan elektronicznych urządzeń Via Auto. Rozdano 10 tysięcy kart autostradowych, dzięki którym w sposób bezdotykowy i bezgotówkowy otwierają się szlabany na autostradowej obwodnicy miasta, a dokładnie na gliwickiej części autostrady A4. Spowodowało to szereg zmian w ruchu na autostradowej obwodnicy miasta. Największą jest skrócenie czasu trwania zatorów. Rok temu w czerwcu kolejki utrzymywały się średnio przez 34 minuty. A w czerwcu tego roku było to zaledwie 12 minut. Drugą zmianą jest wyraźny spadek liczby wydawanych biletów zerowych. To również wpłynęło na szybkość obsługi na placach poboru opłat. Ten system ma tendencję do blokowania się. Stworzą się zatory. Z tego powodu w porozumieniu z Kapsch Telematics Services doszliśmy do porozumienia i 18 maja podpisana została umowa na promocję elektronicznego systemu poboru opłaty. Moim zdaniem to jest taki bardzo dobry przykład współpracy biznesu i administracji, w naszym przypadku samorządowej. Biorąc pod uwagę komentarze również i tych, którzy tu przychodzili po urządzenie, okazało się, że są z powiatu, w związku z tym nie obejmuje ich ta akcja, jak i również komentarze, które śledziliśmy w internecie internautów, którzy mówią, no dobrze by było, żebyśmy mogli z tego korzystać, mieszkając w powiecie gliwickim i jeżdżąc tymi samymi zjazdami, z którymi jeżdżą mieszkańcy Gliwic. I akcja będzie kontynuowana. Szczegóły zostaną Państwu przedstawione wtedy, kiedy je uzgodnimy ze starostwem, ale chcę powiedzieć, że nie pozostawimy powiatu bez tego rozwiązania, z jakiego mogą korzystać w tej chwili i odczuwać jego skutki mieszkańcy Gliwic. Wobec tego zakładamy, że ta uciążliwość przejazdu przez place poboru opłat z tych 12 minut średniego zatoru jeszcze się zmniejszy na skutek wprowadzenia kilku tysięcy. Zobaczymy, ile tego będzie urządzeń. Ponad 50 początkujących piłkarzy z Gliwic bierze udział w półkoloniach piłkarskich organizowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych na stadionie przy ulicy Fiołkowej w Łabędach. Dzieci poza dobrą zabawą poznają podstawy, przećwiczą także stałe fragmenty gry. To pierwszy turnus, który potrwa do końca tygodnia. Kolejne odbędą się pod koniec lipca i na początku sierpnia. Więcej na temat piłkarskich półkolonii w środowym lecie Imperium, a wyniki naszej codziennej pracy można śledzić na tvimperium.pl. Jesteśmy też aktywni w mediach społecznościowych.
Po serwisie prognoza pogody na wietrzną środę. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.